Jej perfekcyjność zaprasza na drinka. Przy drinku rozmawia się łatwiej, a przy dwóch tym bardziej. Dlatego gospodyni programu, jej perfekcyjność, swoich gości zaprasza na intymną rozmowę przy ich ulubionym drinku. Będzie trochę o pracy i karierze, ale przede wszystkim o życiu prywatnym. Co u nich słychać, jak im się powodzi, jakie mają plany, no i dlaczego ten drink jest ich ulubionym. W każdy wtorek o 22, gdy grzeczne dzieci poszły już spać, zapraszamy do słuchania i oglądania. Jej perfekcyjność zaprasza na drinka. Tam. Jesteśmy, słuchajcie, jej perfekcyjność zaprasza na drinka. Wtorek 22, jak zawsze jesteśmy, mówię szybko, bo nam się chce pić. Nam, czyli mnie i mojemu gościowi. Hello everybody, witam bardzo serdecznie. Jak chcesz, mówię, właśnie, jak jest wygodniej. Jest wygodniej, a będę mówić w skrócie Mudor. Może być też, chociaż... Czy po prostu chcesz Kacper? Może być Kacper, ja najbardziej lubię Kacper. Najbardziej jednak. Lubię Kacper, bo tak prywatnie ze znajomymi najbardziej lubię, jak mówią do mnie Kacper. Mudor Mud jest dla mnie już taką trochę... Marką, wiesz o co chodzi, gdzieś pracuję, a jednak tak, wiesz, w relacjach czy coś takiego wolę, jak mówią do mnie. A teraz nie jesteś w pracy, tylko na odpoczynku. I tak trochę. Ja się bardzo cieszę, że tu w ogóle jestem, bo ja jestem fanem programu i... O, przyjemność po mojej stronie, słuchajcie. Tym bardziej, że rzadko mam okazję zaprosić... TikTokerów. O, ja już nie mogę powiedzieć. Ale ja wypiłam coś dzisiaj wcześniej, także dlatego. Będziemy pić drinka wybranego, słuchajcie, przez Kacpra. I to będzie martini... No właśnie, ty chcesz ze Sprite'em, bo ja sobie pozwolę z tonikiem. Tak, nie ma problemu. Bo jakby... ja troszkę wtedy jest bardziej gorzkie. Ja się nauczyłem pić martini, bo ja wcześniej... Ja ogólnie zasady nie piję za dużo alkoholu. Nie lubię pić dużo alkoholu. Nie, Boże, zacząłem mówić jak Izabela Kisiel-Skorowa. Ja nie piję alkoholu. Nie za dużo ani nic. A tego drinka nauczyła mnie moja przyjaciółka Kasia, dzięki której mieszkam w ogóle teraz w Łodzi. Mhm. Jak się spotykamy, to zawsze sobie właśnie ona kupuje martini, Sprite'a, jeszcze ona nie z lodem, tylko z truskawkami mrożonymi. O, to już wyższa pierdolencja. Nie, to aż takiego budżetu nie mamy niestety. Takiego budżetu nie ma, dlatego powiedziałam, może być lód, ewentualnie zamiast Sprite'a woda z kranu, ale widzę, że coś dzisiaj było. Nie, jest Sprite, ale wiesz, słyszałeś zresztą, jaka była akcja, że było szukanie takiej butelki, która będzie ładnie wyglądać w kamerze. Pozdrawiamy studenta, który to załatwił. Tak, dziękujemy bardzo za pomoc i wsparcie. Dziękuję bardzo. Ja już sobie pozwolę łyknąć. Pipi, śmiało, bo tu jest gorąco rzeczywiście. My też jesteśmy osobami, które się łatwo grzeją. Tak mi się wydaje przynajmniej. Myślę, że to już jest etap smażenia. Ale dzisiaj się śmiałam, bo właśnie... Wędzarnia, wiesz, te sprawy. Raz, że miałam problem z założeniem rajstop, to żartowałam sobie wcześniej przed startem, ale to prawda. A później jeszcze tak zbiegłam na dół tej taksówki, po prostu okazuje się, że tam czekam 3 minuty i tak stoi tak... I tak sobie myślę, ja pierdolę, nie mam kondycji w ogóle. Ja jak ostatnio jechaliśmy z Warszawy do Zawiercia na Śląsk, to teraz na Warszawie Zachodniej trzeba, żeby wyjść na peron 6, trzeba przejść przez most. Tak. I ja wchodząc, widziałem już niebo. Widziałem światełko w tunelu. A nie ma windy? Nie ma windy, kurwa. Po schodach trzeba nadal chodzić. Mam nadzieję, że załatwią windę dla... Musi być, dla musi nas. Być dla ciężarów. Dla nas po prostu, kurwa, no dla kogo? Ja i mój domestos nie damy rady wchodzić tak często po schodach, także nie mogę się doczekać, bo jednak często jeżdżę tymi pociągami i często na ten peron 6 muszę jednak iść. A co tam jeździ z 6? No bo on zazwyczaj jedzie do Łodzi. A, bo ty stamtąd, Bo ja jestem z Łodzi. Ja wiem, to zaraz o tym pogadamy, znaczy, o miastach. Nie jestem z Łodzi, mieszkam w Łodzi. O miastach zaraz pogadamy. Mhm. Jeszcze zapytam cię ten alkohol, bo to rzeczywiście jest dosyć dziwne, że tak mało pijesz. Wiesz co, ja też dużo nie imprezuję, w sensie mało piję. Ja nie chodzę po klubach, nie imprezuję. Jedynie jak chodzę do klubu, to naprawdę jest to wyjątkowa okazja, typu ja się przyjaźnię z Filo. Tak. No współczujemy. Wiesz co, Filo ma dwie twarze. Ja wiem, oczywiście, że tu jest... Filo zawsze pokazuje, że jest badass bitch. Ja wiem. On nikomu nie wskaże, ale ja wiem, że w środku jest bardzo ciepłą, wrażliwą osobą. Nie każdemu daje poznać tą twarz, a ja poznałem i... No i się cieszę z tego powodu. I zawsze on mnie namawia przyjść do Wrocławia na drag show. Ja uwielbiam oglądać polskie draguski. Zawsze za nie mocno trzymam kciuki. No i co? No i wtedy zawsze jakiegoś tam drineczka sobie wypiję, czy coś takiego, ale zawsze... Z rozsądkiem. A nie zdarza się tak, wiesz, mieć taką noc, że potrzebujesz się zresetować, totalnie zapomnieć o wszystkim, odciąć, wiesz? Pewnie, że tak. Oczywiście nie powiem, że jestem najgrzeczniejszą osobą na świecie też i jakieś tam
Zdarzało się. Zdarzało się, no i ale dobrze. Wiesz co, zawsze to robię przede wszystkim w dobrym towarzystwie. Jasne. Nie wyobrażam sobie pójść samemu do klubu. Nie ma dla mnie takiej opcji. Ja muszę mieć przynajmniej jakąś ekipę. Najbardziej lubię domówki. Czy to nie jest trochę tak, że do klubu, bo ja mam podobne doświadczenie z klubami, ale nie dlatego, że nie lubię, bo lubię chodzić samodzielnie do klubów, za granicą na przykład tak jestem. Mm-hmm. Natomiast no, w Polsce to idę dlatego, żeby unikać zaszczepiania przez innych ludzi. To wtedy biorę sobie jakby ze sobą znajomych, którzy jak widzą, że ktoś do mnie podchodzi, to teraz podchodzą, chodź, ważna sprawa, ważna sprawa. Wiesz co, ja kiedyś miałem z tym ogromny problem. Mm-hmm. Z podchodzeniem ogólnie ludzi do mnie, na przykład pytający się o zdjęcie albo porozmawianie, ja się krępowałem tego. Mm-hmm. Ja się bardzo tego wstydziłem, ja byłem jak, mroziło mnie totalnie, ale nauczyłem się tego. Teraz nawet lubię, jak do mnie podchodzą osoby, rozmawiają ze mną. Czy to w klubach? No w klubach się to też się zdarza w sumie, ale wiesz, na mieście gdzieś jak idę Piotrkowską, to zawsze no tak. 3-4 osoby mnie zaczepią. No tak, to jest no tak. Bardzo miłe, robimy sobie zawsze fotki, teraz już nie panikuję przy tym. Ale nie denerwujesz się, bo ja na przykład nie denerwuję, jak na przykład wiem, że nie mam makijażu, że nie wyglądam najlepiej, a potem na przykład, że jestem w złym humorze, nie mam ochoty akurat. Z humorem jest gorzej, bo no, nie jestem robotem, żeby zawsze być super szczęśliwym i czasami się zdarzy tak, że ja chcę iść i wrócić do domu już. Jeśli chodzi o makijaż, nie mam problemu, bo ja nie wstydzę siebie. Jeszcze raz. Od początku. Nie wstydzę się samego siebie bez makijażu, nie mam problemu z tym wyjść, ale... bo teraz tak ale akurat dla ciebie makijaż jest dosyć taką rozpoznawalną rzeczą. Bo to jest dla mnie po prostu zabawa. To nie jest dla mnie coś, że oh my god, ja muszę być w makijażu, zawsze tutaj idealna cera, bo nie pokażę swojego trądziku. Absolutnie nie mam czegoś takiego. Po prostu dla mnie makijaż to jest zabawa. Uwielbiam bawić się wizerunkiem, uwielbiam tworzyć jakiś nowy look. Wiesz, dla mnie teraz na przykład, nie wiem, te włosy, ten makijaż to jest całkowicie coś nowego. I jakoś tak ekscytowałem się tym, wiedząc, że przychodzę tutaj do ciebie, ekscytowałem się tym, co mogę zrobić takiego nowego, poeksperymentować, żeby mieć na takie wyjście, taki nowy look, całkowicie nowego siebie. A ja z kolei zawsze właśnie, jak wiem, że przychodzą osoby, które znają się na tym, mają dobry makijaż, dobre peruki, to wtedy staram się wyglądać skromniutko, cichutko, bo i tak wiem, że ich nie przebije, więc wiesz, staram się tak tutaj sobie cichutko siedzieć, taka mała myszka, prawda, skromna. Dobra, te miasta, pogadajmy o tym. Zawiercie. Tak. Stamtąd pochodzisz. Ja jestem z Zawiercia, jestem ze Śląska. Czy to jest właśnie Śląsk, czy to jest... To nie jest Śląsk, my nie mamy Klusków Śląskich, nie godam dworom, w ogóle nie. Nie? Ale, a rodzice? Tylko jak się zdenerwują. Ja zacytuję jedną osobę, nie pamiętam, kto powiedział, ale ja się w swoim życiu boję dwóch osób. No. Boga i mojej mamy. Mhm. Słusznie. Z jednej strony się jej boję, bo oczywiście mam na niej po prostu ogromny respekt, ale wiem, że jest osobą, która mnie bardzo wspiera. Jest ze mnie dumna z tego, co robię, jest ze mnie dumna, kim jestem, jest dumna z tego, jakoś potoczyło się moje życie. Ale tak, jestem właśnie z Zawiercia, to jest bardziej Zagłębie. No właśnie, bo o to chciałam zapytać, tam odwieczny konflikt jest jakiś taki, to się ja nie do końca go czuję, ale wiem, ja że tam jest. Ja też nie wiem do końca, o co chodzi i staram, też nie czuję tego. To jest Zagłębie, to jest między Częstochową a Katowicami, w środku jestem ja. Zawiercie. No właśnie, ale tam długo nie wytrzymałeś tam jednak długo w tym Zawierciu, bo jednak nie, jesteś teraz w Łodzi. Bo to jest jednak decha no, coś tam jakieś przysłowie z dechami. Tak, przeniosłem się do Łodzi. Tylko już jakiś czas temu, nie? No bo to już... 2 lata za niedługo będą. Można powiedzieć bardziej 1,5 roku. Ja od początku wiedziałam, że skończę tylko szkołę. Pierwsze co, chcę się przeprowadzić gdzie indziej. Ja dusiłem się w moim rodzinnym mieście, ponieważ ja jestem osobą, która lubi się rozwijać, lubi iść do przodu, lubi coraz to nowsze, lepsze robić rzeczy, a Zawiercie stało mi w miejscu, nie wiem, czy nawet nie od moich urodzin, naprawdę. No, to czemu na przykład nie Katowice, to jest bliżej trochę. A też piękne miasto, rozwijające się pięknie. Też piękne miasto, też Katowice są fajne, ale jednak trochę za blisko, jednak chciałem za blisko. Takie wyruszyć, wiesz, z workiem na plecy, z tym kijem takimi... Rozumiem to trochę. A początki nie były łatwe. Nie było łatwe w ogóle. Czemu? W jakim sensie? Wiesz co, ja jeszcze jak przeprowadzając się nie działałem w 100% jako influencer. No. Ja normalnie przed przeprowadzką codziennie pracowałem w takiej restauracji w Zawierciu. To była podróbka jednej z sieciówek. Nie będę mówił nazw, bo nie zapłacili. Codziennie przez 12 godzin siedziałem i smażyłem kurczaki. Super. Zarabiałem. Bo ja sobie, Jezu, nie wiem, czy za dużo nie gadam. Ja cię będę przerywać, jak będzie za dużo, nie martw się. Przerywaj. Ja cenię sobie bardzo niezależność. To jest najważniejsza cecha w moim życiu. I ja praktycznie, od kiedy już mogłem pracować, to już pracowałem. W wieku 15 lat
zawsze w wakacje siedziałem na miejskim basenie i sprzedawałem bilety ludziom. I zarabiałem grosze. Codziennie, codziennie pracowałem 8 czy 9 godzin i dostawałem hajs, że wydawałem go w dzień. Bo ja jednocześnie, jak jestem niezależny, to jednocześnie jestem jak... Wiadomo, królowa amerykańska na zakupach. No, tak, dokładnie. Przez 9 miesięcy pracowałem w McDonaldzie. O, miałem nie mówić nazw, a powiedziałem koniec końców. Tego ci trochę zazdroszczę, bo to jest taka praca, której ja nigdy nie robiłam takiego, czegoś takiego. Pracowałam w restauracjach, ale nigdy nie w Macu, a jednak no, to jest bardzo specyficzne chyba doświadczenie. Oj, nie? Uczy psychiki strasznie. No właśnie, właśnie. Uczy psychiki strasznie. Trochę tego zazdroszczę. Z jednej strony wspominam tą pracę bardzo dobrze, bo było dużo osób w zespole, które były w ogóle w moim wieku. Spoko. Normalnie sobie gadaliśmy, wiesz, śmieszkowaliśmy itp. itd. Ale były osoby, za którymi nie tęsknię wcale. No, no, wiadomo, jak to w każdej pracy. Jak to w każdej pracy, które były bardzo wścibskie, bardzo niemiłe, takie dogryzał, a już wtedy działałem też w internecie. Okay. I były takie zaczepki, wiesz, a ja zawsze, no, no, coś ten deseń, ale wiesz, ja byłem jak, zamykałem uszy, fokus na tym, co mam zrobić. Kurczaki są najważniejsze. Kurczaki są najważniejsze, no, ale... Chciałbym, żeby to było na jakimś nagrobku u kogoś napisane, kurczaki są najważniejsze. I love chicken. Ja wiem. Dlatego mam takie dojce. Ponoć ja też. Słuchaj, zaraz zrobimy sobie krótką przerwę, ale zanim to jeszcze cię zapytam o jedną rzecz. Czy ty jesteś biznesmenem? Czy jestem biznesmenem? Chciałbym być biznesmenem. Bardzo bym chciał, żeby... jeśli ktoś do końca nie wie, bo pewnie są też tutaj też twoi widzowie, którzy mnie nie znają, w internecie nazywam się Mudor Mud, prywatnie Kacper, ale bardzo bym chciał, żeby Mudor Mud stało się marką. No jasne, i pytanie brzmi na przykład, czy robisz tak, że siadasz i rysujesz sobie, na przykład biznesplan? Jeszcze nie, jeszcze nie, ale rozwijam, teraz będzie, niedawno wpadł ten makijaż, co też zaczęło się podobać, też to zacząłem wplatywać w swoją działalność internetową. Z tyłu głowy cały czas siedzi mi moda, ponieważ to jest ze mną od zawsze i też bym chciał to w przyszłości robić. Dużo mam pomysłów. No właśnie, ale więc pytanie już mi, co teraz robisz? Co teraz robię? No przede wszystkim działam w internecie. Tak, YouTube. Ale co to znaczy właściwie? Dla takiej mojej mamy na przykład, która wie, co to jest YouTube, ale właściwie to jest koniec. Nie po, e-maila nie obsłuży. No może. Wiesz co, może twojej mamie by się nawet spodobał mój kanał. Tak sądzisz? Myślę, że tak. Dobra. Bo wiesz co, ja na moim głównym, bo ja mam w sumie 3 kanały. Kurwa, I'm hardworking bitch. To jest ja rozdrabnianie nie... się być może nawet. Może trochę, no. Ale mam swój główny kanał Mudor Mud, na którym pojawiają się parodie różnych postaci. Dlatego mówię, że może by się spodobał twojej mamie. Jakaś Magda Gessler by jej wpadła i wiesz, może pośmiała. Pokażę jej, jak będę w domu rodzinnym. Mam swój kanał Mudor Beauty, który działa od niedawna i tam są makijaże. Mam swój kanał Moody & Shimi, który prowadzę z moim współlokatorem, którego wystalkowałem, obserwujesz na Instagramie, a mnie nie. Ale o tym porozmawiamy po przerwie. Tak? Tak jest? W ogóle jestem prowadząca. Porozmawiamy po przerwie. Nie, no żartuję. Ale serio, nie, teraz tak przerwy nie będzie. Teraz przerwy nie będzie. Za chwilę będzie tutaj bitka. Żartuję. Na którym, wiesz, prowadzimy vlogi z naszego życia codziennego i też od niedawna prowadzimy transmisję na żywo, gdzie wcześniej na transmisjach zbieraliśmy tipy dla siebie, a teraz mamy podlinkowane wszystkie zbiórki, które znamy, które są zweryfikowane, związane z pomocą dla... Nie, no jasne, teraz wiele osób. Co do tego, to też jest śmieszne, o tym gadaliśmy ostatnio a propos tego, że od artystów, artystek często oczekuje się właśnie takiej pracy, takich działań charytatywnych, nie? Że będziemy takie rzeczy robić. To jest spoko, bo oczywiście chcemy to robić, nikt nas nie zmusza, nie? Ale jednak. Dobra, zaraz zrobimy sobie krótką przerwę. Zanim to się stanie, to muszę powiedzieć, że ty nawet nie wiesz pewno, ale tu się zbliża duża uroczystość u nas. Bo dokładnie za 2 tygodnie będziemy obchodzić 6 urodziny. Are you joking? 6 kurwa lat, rozumiesz? Oh my god, to prawie tyle, ile ja mam. To jest prawie tyle kilogramów, co ja mam nadwagi właśnie, także to o tym też ja nie do wagi. Później jeszcze też o tym pogadamy. Później jeszcze o tym pogadamy. O tym zresztą też, o zaproszeniu na te urodziny będę też mówić. A za chwilkę... Dostanę? Tak, tak, oczywiście. Tylko musisz dotrzeć z tej łodzi właśnie tej. O, już rozmawialiśmy o tym. Były już problemy. Są problemy. Natomiast za chwilkę słuchajcie spotkanie, krótkie, bo krótkie oczywiście, tradycyjnie, z dr Anną Torpedą, która udzieli kilku porad. Dzisiaj będzie... No nie będę zdradzać, o czym dzisiaj będzie, ale... Bez spoilerów. Ale będzie na pewno pojawi się słowo penis. Także to chyba ważne. To możemy dr Annę pokazać już, czy nie? A, no to zajebiście, to pokażemy dr Annę Torpedę, a to jest program, który nazywa się Jej Perfekcyjność. Zapraszam na drinka. Bo
Brawa? Teraz mają być? Mówią, że brawa. A dla gościa? Da! Mudor Mud, Kacper, słuchajcie, Krus jest dzisiaj z nami. A wiesz, jak działa moja nazwa? Bo to zawsze jak to opowiadam... Składa się z trzech członów. Tak! Ja wszystko wiem. A nie każdy to czai. Ja myślą, że obejrzałam dzisiaj 30 wywiadów z tobą, naprawdę, jestem przygotowana. Aż tyle było ich ze mną? No, przesadziłam. No, tyle to a ja było. Uwielbiam wywiady. Ja czekam, aż mnie w końcu gdzieś złapie pudelek albo pomponik. Albo teraz słynny jest... Na pomponiku o tobie było, ale nie było wywiadu. Tak, ale... kto jest teraz słynny? Damian się nazywa? Pudelka, nie z pudelka, z pomponiku, z tym taki, co tak zadaje i wszyscy mu piszą, Jezu, jakie bezczelne pytanie on zadaje. A jak wygląda? Łysy, z kolczykami tutaj. A już wiem. No. No, już wiem. To, a że chcesz na niego trafić? Tak, żeby mi to załatwimy, słuchaj. Chcesz, to załatwimy to. Ja czekam. Ile to roboty? No. Albo zawsze chciałem, był taki program Kooplotka czy coś takiego. O Jezu, było coś takiego. Ja strasznie chciałem w tym wystąpić, to było moje największe marzenie. A to już jeszcze jest chyba? A to się już właśnie skończyło i teraz właśnie. Jakiś inny format, ja mówię. Inny format to już nie. Zapraszam jakiś random domów. A właśnie, bo zanim przejdziemy dalej, to ja muszę zaprosić. Widzisz, kurwa, widzisz, to jest to, bo ja przecież ruszam z moją trasą stand-upową nową i jej perfekcyjnie zapraszam na plażę. Opowiem wam o tym, jak jestem na plaży. To będzie krótka opowieść, jak ja byłam na plaży, bo to się bardzo rzadko zdarza. Ale historia cała będzie dłuższa oczywiście. Słuchajcie, zaczynamy już 20... jak teraz miesiąc? Kwietnia. 20 kwietnia w Warszawie, potem Gdańsk, Łódź, Poznań, Wrocław, Szczecin, może jeszcze coś dojdzie dalej, także... A w Łodzi którego będziesz? Jeszcze raz, w Łodzi? 4 maja. A. Tak, po długim weekendzie zaraz. Wpadajcie koniecznie, bilety oczywiście kupi się na bilety i perfekcyjność.pl, tam można zajrzeć sobie i kupić i już. O. Ważne pytanie. No? Czy będziesz w bikini? Nie mogę tego zdradzić. Ale mogę zdradzić nagranie programu urodzinowego. Słuchajcie, właśnie w poniedziałek najbliższy, 4 kwietnia, zapraszam was serdecznie. Każdy może przyjść tutaj, usiąść sobie na publiczności i zobaczyć, co się będzie działo. Mamy wyjątkowy program, bardzo będzie. Będzie tort urodzinowy. Ja się najebię na przykład. No to może nie bardzo zaskakujące, ale jednak. Szczegóły znajdziecie na Facebooku, poszukajcie sobie do tego wydarzenia i tam możecie wszystko sobie sprawdzić, gdzie, jak, dostać się tutaj i tak dalej. Wpadajcie koniecznie, świętujcie razem z nami 6 lat i perfekcyjnie zapraszam na drinka. O, i już. A my wracamy do rozmowy. Słowem, które się nadużywa, moim zdaniem, jeżeli chodzi o internet i media społecznościowe, jest hejt. Mm-hmm. Wszystko jest hejtem. Mm-hmm. Czy ty rozróżniasz krytykę od hejtu? Jak najbardziej. No to powiedz mi, jaka jest różnica, twoim zdaniem? Jak mi napiszą komentarz gruba paskudna świnia, no. To wiem, że to jest obrzydliwy hejt. Tak. Ale jeśli wiem, że na przykład, tak jak mówiłem wcześniej, że zacząłem od niedawna swój kanał makijażowy. No. Jak mi ktoś napisze, ej Kacper, twoje czoło wygląda jakbyś walnął mocno o piaskownicę, no to jednak wiem, że to jest krytyka... Tak zabawnie wyrażona dosyć, zabawnie ale... wyrażona, że jednak trochę mnie poniosło z tym bronzerem. Ja przyjmuję do siebie krytykę. Raczej nie jestem taki, że jestem jak wiśniano, to tak miało być. Nie, jestem raczej wydaje mi się, że mam pokorę. I jak ktoś podaje taką konstruktywną krytykę, to ją przyjmuję do siebie. Bo mi się wydaje, że cały czas wszystkie te osoby, które działają w internecie, no zwłaszcza pewno też te młode albo te mniej doświadczone po prostu, to co im nie powiesz, że wiesz, słuchaj, no tutaj mogłabyś oświetlić lepiej ten, to jest hejt. Nie, to jest krytyczna uwaga po prostu i to dosyć jakby jeszcze mówiąca, co można poprawić. Wiesz co, wydaje mi się, że niestety w obecnych czasach, mnie wydaje mi się, że jeszcze to nie złapało, ale w obecnych czasach bardzo szybko, łatwo można osiągnąć duże liczby. No tak, no na pewno jest prawda. I to wywala ci ego. No nie gadaj, masz też liczby duże, więc to nie gadaj. Ja nie mówię, że nie mam dużych liczb. I nie tylko w internecie. Ale myślałem, że się ktoś głośniej zaśmieje, dobra, nieważne. Dzięki. Wiesz, tu żarty z wagi są co tydzień, bo ja tu jestem, nie, więc jakby ja tak mówię, niestety. I co mam użyć w tym momencie? Coś musisz zaszalić, coś innego. Jeszcze mówiłem, coś o zawierciu. Ale wiesz, ja pracowałem ciężko na każdy, wiesz, follow. Nigdy nie wypromował. Jasne. Zawsze ciężką pracą, a dużo jest teraz osób, które z dnia na dzień mają na przykład milion follow gdzieś. Na TikToku się teraz często zdarza. Tak. I one myślą, że mają już ego potąd, osiągnęli cel życiowy, oni są profesjonalnymi influencerami, oni działają w internecie, oni są teraz, wiesz, OM przez bibułkę i im nie możesz dotrzeć do nich, żeby im powiedzieć, ej, to poszło tak, to oni od razu właśnie tak jak mówisz, obrażasz. Tak mi się wydaje właśnie, bo ja od razu mam takie wrażenie, że cokolwiek nie powiesz, odbierając jako jakiś atak i w ogóle jakieś próba dezawuowania wszystkiego, wiesz, a zwracam uwagę, nie wiem, tutaj to światło było złe, tak, wszystko to robię jest źle, kurwa, nie, jedno
jedna rzecz, zwracam uwagę na jedną rzecz. No właśnie. Wydaje mi się, że trzeba też jakoś chyba tak uwrażliwiać, a już jak słyszę mowa nienawiści, to już mi się nóż w kieszeni otwiera. Bo nie rozumiem pojęcia. W ogóle. Tego. Mowa w ogóle nienawiści nie ma konkretne znaczenie. To jest Rada Europy pięknie zdefiniowała mowę nienawiści. I jak słyszę, ktoś mówi, że ja do niego mówię mowę nienawiści, bo mi się nie podoba to, co robi, no kurwa, o czym my gadamy? Ty najbardziej rozumiesz to, co mówię, bo sam mówisz, że program trwa 6 lat. Mhm. I ile pierwszy odcinek miał widzów? O chuj, nie wiem, nie pamiętam. Mało, ale na pewno, pewno no. Dużo mniej. No tak, tak. I wiadomo. Ciężko pracować przez te 6 lat, mhm. Żeby mieć tę widownię, którą masz teraz. No, ona też nie jest jakaś, wiesz, milionowa, nie? Ale wiesz, kojarzy się twój program. No mam nadzieję, bo Kuba Wojewódzki o nim pisał, więc wiesz. O, serio? Być, please, oczywiście. Ale jeszcze nie, a myślisz, że zasiądzie kiedyś? Bardzo byłoby to miłe. Co się stanie w programie urodzinowym? Wpadajcie. Też przyjdzie ci Karolina Kolmiej-Piasecka i też wyjdzie. Ja widziałam o tym, że to była ustawka. O, proszę cię, błagam, błagam. Ale no, nie pamiętam, o czym mówiłem, więc następny. Ja wiem, co chciałaś powiedzieć. Że 3,5 roku już robisz tak naprawdę swoje i dlatego to jest ciężka praca, która jakoś tam się kumuluje, że tak powiem, dokładnie przez ten tak. Czas. Nie? A nie przeszkadza ci trochę taka ulotność tych TikToków, live'ów, stories, bo to są wszystko takie rzeczy, które zajebiście coś wrzucisz, ale zaraz to znika i właściwie nawet nie można tego odnaleźć. Znaczy, no ty możesz się w archiwum odnaleźć, ale nikt nie może już na to trafić później. Wiesz co? Nie do końca. Bo ja jestem osobą, która, tak jak ci wcześniej mówiłem, lubi iść do przodu, lubi robić nowe rzeczy, lubi coś zamknąć pewien rozdział i zacząć coś nowego. Mm-hmm. Wiesz, mój profil na TikToku najbardziej wyfrunął, że tak powiem, do przodu, jak prowadziłem serię, jeśli ktoś pamięta, Swietlany i Wartka. Mm-hmm. Waldek to był walnięty stary dziad, który jeździł samochodem, Swietlana mówiłem takim akcentem, wiesz o co chodzi, coś tam. I ludzie to kochali. Mm-hmm. I wiesz, ja to w pewnym momencie przerwałem. Mhm. Po pierwsze, mnie to nigdy nie śmieszyło. Mhm. A po drugie, chcę robić nowe rzeczy. Mhm. Coś nowszego. Wiesz, teraz robię te parody 24 godziny tak. Jako ktoś, ale wiesz, za niedługo zmieni mi się całkowicie koncepcja tego. Ja... Nie szkoda ci trochę, że to już znika gdzieś tam, że tego nie można później niektórych rzeczy odnaleźć, niektórych rzeczy jakby wiesz... No bo jak coś jest na YouTubie, to zostaje na YouTubie, to jeszcze mm-hmm. Można odnaleźć, nie? Jakby to jest spoko. Czy nawet, no nie no, nawet na Instagramie, no nie na stories, tylko na Instagramie. No tak. No ale tak generalnie to są takie bardzo, bardzo ulotne rzeczy, nie? No są ulotne rzeczy, rzeczywiście. Czasami trzeba się narobić, żeby to ciężko zrobić. Mi odpowiedzieć na to pytanie, nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Masz, widzisz, refleksję? Zadanie domowe. Naprawdę, zadanie domowe. Proszę, oczywiście, ja jestem nauczycielką z wykształcenia, szatuję, nie. No dobra, to czemu nie studiujesz już na Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania? O Jezu, nie spodziewałem się tego pytania. No, przyznaj się. Wiesz co... Miała być moda, miała być łódź, rozwój, edukacja, nauka. Moda nadal jest dla mnie bardzo ważna. No, ale rozwój, edukacja? Edukacja też, bo studiuję nadal, ale coś innego. Coś innego, tak, dobrze. Wiesz co... Na to się wzięło kilka rzeczy. Mm. Zaczęło się od tego, że ja też skończyłem technikum projektowania stylizacji ubioru. Mm. W Sosnowcu! Także jestem napromieniowany. No wiem. Także skończyłem Fashion School i powiem, dobra, chcę się nadal w tym rozwijać. Jak to dobrze brzmi po angielsku, Fashion School. Fashion School, I know. Oczywiście, że tak. I wiesz co, ja miałem już wypracowaną trochę swoją estetykę. Mhm. Co lubię w modzie, co mnie jara, co lubię robić. I moje wykładowczynie, które pozdrawiam serdecznie, nie mam do nich za to urazy, bo wiem, że one chciały dobrze. Jasne. Ale one mi zawsze mówiły, Kacper, to jest za grzeczne, to jest za miłe, to jest za takie estetyczne, za szalej, dodaj pazura, niech cię poniesie. Ja nie potrafiłem, nie potrafiłem. I, o, nagle taki grzeczny. Wiesz co, nagle taki grzeczny, wiesz, ja nie mówię, że jestem grzeczny, ale jednak w modzie jakoś... Interesują mnie konkretne rzeczy, wiesz, stary Hollywood, okay. Marilyn Monroe, Dior, Chanel. Ja nie jestem rockstar, znaczy też lubię, ale wiesz, jednak bardziej ten kierunek. I to mnie podbiło. Ja miałem art bloka totalnego. Kiedyś potrafiłem siąść i codziennie sobie narysować jakiś projekt, jakieś sukienki czy coś. Mm-hmm. Przez pół roku nic nie... Aż tak? Tak, naprawdę. Cały semestr. No to przesadziłem, że pół roku, 4 miesiące, no, jakoś tak. Powiedzmy. No i w momencie zaliczeń semestru zaczęła się moja duża kampania z Zalando. Mhm. I praktycznie cały weekend byłem w Warszawie. Okej. Niestety nie dałem rady pogodzić tych dwóch rzeczy, za co... Zaliczyłem kilka przedmiotów, wydaje mi się, że tam 2 przedmioty mi zostały, żeby zaliczyć ten semestr pierwszy, albo nawet zaliczyłem, nie pamiętam już. Mhm.
No i wiesz, i stwierdziłem, że rezygnuję, bo to też były koszta, bo to też musiałem... Ale czy chcesz tam kiedyś wrócić do tej szkoły? Albo do jakiejś innej związanej właśnie z tym? Wiesz co, nie wiem. Po tym doświadczeniu nie wiem. Mhm. No ale zobaczymy, jak się życie potoczy. Na pewno nie zrezygnuję z mody, bo nadal to kocham bardzo. Ale no teraz studiuję coś innego i tyle. Chcesz powiedzieć co? Tak, nie mam problemu. Studiuję dziennikarstwo i nowe media. Proszę, zaliczyłem tu już... ucz się. Ucz się ode mnie, tutaj bierz. Are you przykład. Sure? Żartuję. Nie, ty się śmiesz, ja wykładam dziennikarstwo na UW, więc jakby... Tak? No tak, tak. Proszę, jakieś notatki mi załatwisz w razie czego? Kurwa, oczywiście. Bezproblemowo. Nie, ale tak, jak ci tam na tym kierunku? Okej, okay. Jest tak? Spoko. Powiedz prawdę, nie musisz się bać. Nie, ja się niczego w życiu nie boję, tylko tego, co mówiłem wcześniej. Nie wiem, czy to mówiłem w programie, czy poza, nie pamiętam. Nie wiem, też już nie pamiętam. Już nie pamiętam. Jest okej. Okay. Z organizacją może trochę jest problem szkoły. Okay, bo już się kłóciłem. No wiadomo, no oczywiście, że tak. A ja jak się kłócę, to skłócuję. Oczywiście, że tak. Dobra, zróbmy za krótką przerwę, bo musimy uzupełnić szklanki chyba też, nie? No właśnie, więc ja zaraz to zrobię zupełnie. A wy w tym czasie, słuchajcie, zobaczcie, bo tydzień temu moim gościem był Kuba Kocjan, działacz akcji Demokracja, który powiadał nam różne... Gadaliśmy między innymi o orgii w Ordo Iuris. I chcemy się wybrać na taką orgię bardzo. Czy są z tego obrazki? Właśnie chcemy nagrać. Ale to wszystko zobaczcie we fragmencie programu z zeszłego tygodnia. A będziesz przed kamerą czy za kamerą? Ja oczywiście zawsze za. A my za chwilkę oczywiście do was wracamy. To jest jej perfekcyjnie zapraszam drink. Ja przyszedł pan być? Właśnie... Mudor się po... A już zaczynamy! Hello you guys! Złapaliście nas na piciu alkoholu. Jeszcze chciałam użyć błyszczyk, ale już nie zdążę. Nie, to później, na następnej przerwie. Ja oczywiście skorzystam z tej okazji, że jeszcze zaproszę na coś, wiesz, bo... Proszę zapraszać, ja w tym czasie użyję błyszczyka. Właśnie, ty użyj błyszczyka, a ja zaproszę, tylko nie wiem, na co muszę zobaczyć. A wiem, na co zapraszam, oczywiście. Zapraszam was serdecznie na debatę, która już pojutrze w Surowcu we Wrocławiu, którą poprowadzę, dotycząca poliamorii, wielomiłości, życia w związkach wieloosobowych. Gdy jeden partner to za mało, związki poliamoryczne, jak działają i czy monogamia ma jeszcze sens w ogóle? Takie pytanie sobie zadamy. Będzie gość, który żyje w związku poliamorycznym. O proszę. Popytamy go o szczegóły. Nie. Popytamy go o szczegóły takie techniczne. Boże, Kamil się na mnie obrazi, że to powiedziałem. Przestań. Takie szczegóły techniczne popytamy, wiesz, na przykład, jak oni się tam umawiają, czy jakiś kalendarzyk, czy jakoś coś, nie wiadomo. No, myślę, że jest harmonogram. Taka tablica, wiesz, przyczepiona kreda. Korkowa taka, że... Ja, kredowa. No jak już trójka, to zainwestują, nie? No mogą, kurwa, w sumie, masz rację. Dobra, to będzie później, we wtorek. A dzisiaj jest ze mną nadal Kacper, Mudermud. Niestety. Żartuję. Ale wiesz co, chcę ci zadać teraz, moim zdaniem, ważne pytanie. Czy jesteś grubasem? Of course. I jak się z tym czujesz? Love it. Wiesz, bo to oczywiście... Ja dzięki temu zbudowałem karierę. Tak sobie też myślę, oczywiście, masz rację. Ja oczywiście zdarzały się momenty w moim życiu, w którym nienawidziłem siebie, nienawidziłem swojego ciała. I uwaga, nadal te momenty wracają. No może nie, że nienawidzę siebie, ale spojrzę na siebie i łapie mnie takie obrzydzenie. Ale wiesz co, wypracowałem przez te kilka lat, ponieważ mam lat 16, w sobie coś takiego, że muszę się pokochać, bo inaczej nie przetrwam za długo. Mhm. Wiesz, były trudne momenty w moim życiu, w których na przykład miesiąc się potrafiłem głodzić. Mhm. Miałem problemy z odżywianiem ogromne. Wiesz, jak to było, jak to jest się w szkole średniej, ktoś ci się spodoba i dostajesz bzika. Mhm. Ja miałem takie momenty, przez które po prostu przestawałem jeść. W miesiąc schudłem 20 kilo, dostałem anemii, wszystko było ze mną źle, potrafiłem zasypiać w ciągu dnia, ale przychodziły też te z drugiej strony momenty, w których ja jak panikuję, zaczynam bardzo dużo jeść, naporczywe jedzenie i to jest duży problem w dzisiejszych czasach.
z dużą ilością osób, zwłaszcza moimi fanami, rozmawiam na ten temat, że oni są dwie strony medalu, bo mówi się też dużo o tym. Oczywiście też jest problem osób, które nie jedzą, które mają problemy z anoreksją, bulimią, ale są też te drugie strony osoby, które właśnie jedzą nie dlatego, że są obżarciuchami, tylko tak radzą sobie z problemami. Problem, jasne, oczywiście. I ja staram się moim widzom uświadomić, że nieważne, czy masz za duże biodra, za mały biust, krzywe palce, krzywe nogi, jesteś gejem, lesbijką, jesteś osobą transpłciową, jesteś osobą black, yellow, red, w każdym kolorze, jakim chcesz, jesteś osobą wyjątkową, jeśli komuś nie robisz krzywdy. I to jest od początku mojej kariery, zawsze to powtarzałem od A do Z, bo to jest dla mnie najistotniejsze. Ja nie chcę mieć wśród swoich widzów, fanów, ja to zawsze powtarzam, i nie boję tego powiedzieć, osoby, które są nietolerancyjne, które są rasistowskie, dobrze to powiedziałem? Może ja czasami źle odmawiam. Może ja, być. Ja mam problem z mówieniem po polsku. I ja nie boję się o tym głośno mówić. I dlatego może ta moja kariera idzie tak, jak idzie. Wiesz. Bo z jednej strony działam w internecie, który jest jednak prostolinijny, nie ukrywajmy. No te tak. Topowe osoby nie mówią o takich rzeczach, bo wiedzą, jakie są konsekwencje tego u nich na profilach. Finansowe, oczywiście. Finansowe i na profilach, ale dla mnie jednak jest bardziej istotniejszy ten fakt, dlaczego robią ten internet. Żeby mieć taką misję, w której... Ja sobie zawsze to tak tłumaczę, może za dużo pewnie mówię, nieważne. Mów, ja będzie to ja przerwę. Widzę na przykład 13-letniego Kacpra. I któremu, jeśli ja coś powiem i to mu pomoże chociaż tyle, to ja jestem już w siódmym niebie, wiesz o czym mówię? Tak, tak, jasno. Jeśli ja mu to pomogę, bo ja nie miałem kogoś takiego, jak miałem 13-12 lat. I musiałem wszystko doświadczyć, wyzwisk, mówienia, że jestem zbyt dziewczęcy, za gruby, taki, siaki, za głośny. Za bardzo denerwujący, bo ja też zawsze byłem dziwnym dzieckiem. No ale właśnie, bo to bycie takim głośnym, ty tam w jednym z wywiadów chyba tak mówisz coś takiego, że chcesz być osobą big, loud and coś tam, że pamiętam. Czy to nie jest trochę taka tarcza obronna właśnie przed różnymi takimi atakami? Bycie głośnym, wiesz, chodzisz, zanim ktoś zdąży krzyknąć, to ty już zajmujesz przestrzeń, bo mówisz... Z jednej strony tak i z jednej strony nie, wiesz, prywatnie też taki jestem. No, 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 ja nie twierdzę, że to tylko jakby jest jakoś zawodowo, tylko ja prywatnie staram się być taką samą osobą jak w internecie, żeby... Bo trudno udawać kogoś, kim się nie jest w internecie i nigdy się to dobrze nie kończy. Jasne. Bo znamy wiele przypadków takich internetowych postaci. No jasne, jasne, oczywiście. Ale, no Boże, no, naprawdę, ja jestem dzisiaj po prostu zaginany w lewo, w prawo. Nie wiem, jak to się coś powie. I tak, i nie. Okay. I tak, i nie. Jest to tarcza, ale myślę, że to nie jest taka tarcza, która wykańcza cię. Wiesz, bo są takie tarcze, przez które reagujesz tak, że potem to zostaje w środku i jesteś jak... Taki ciężar jest. A to jest po prostu taka, wydaje mi się, bardziej samoobrona może. Przez atak. W 2020 roku w jednym z wywiadów powiedziałeś, że teraz zaczynasz chudnąć. Zaczynasz dietę, zaczynasz się odchudzać. No jak to wyszło? Ocenę. No właśnie, chciałam zapytać, jak to poszło? Wiesz co? Kto się tam zaśmiał? Jaki tam jeden? Proszę wyprowadzić tego małego Ochrona! Pana. Ochrona! Security! Nie! Wiesz co? Nie pytam złośliwie, pytam szczerze, bo być może była zmiana planów po prostu i tyle. No jakby. Wiesz co? Tak jak ci mówimy, nadal mam te momenty w swoim życiu, w którym za bardzo się zdenerwuję, za bardzo się jakoś tak, nie wiem, i mam ochotę zjeść po prostu stado koni. No dobra, może nie koni. Krów. Dobra, koni. Kurczaki, przede wszystkim kurczaki. Stado kurczaków. Wiesz, ja na przykład jakiś czas temu byłem na, nie wiem jak to się nazywa, redukcja, czy liczyłem kalorie, każdy, bo ja dostaję obsesję, jak coś zaczynam robić. Jasne. Jak zacząłem liczyć kalorie, to jedna kaloria za dużo i ja byłem jak, Jezus! Chodziłem na siłownię codziennie. Nie. Codziennie. To jest coś, do czego ja się jeszcze nie zniżyłam, dochodzenie na siłownię. Ale wiesz co, w pewnym momencie to polubiłem, bo ja chodziłem sobie tylko na bieżni i rowerek, miałem słuchawki, udawałem, że jestem... Ja bym mogła napubliżać ewentualnie, jeżeli jest. Na basenie na pewno jest. Na basenach jest, na siłowni nie wiem. I wiesz co, polubiłem to, ale karnet nadal kosi mi kasę, także kiedyś może wrócę, ale... Czy kupiony był w styczniu w ramach postanowień noworocznych?
Wcześniej, najwięcej w grudniu. Ludzi kupuje, a już w grudniu. Już w grudniu zacząłem chodzić. Bo grudzień, styczeń to jest okres, kiedy najwięcej ludzi kupuje karnety do siłowni, nie wiem czy wiesz. Więc... Ja chyba cały listopad i grudzień trochę przed świętami jakoś przestałem mieć te kalorie. No, teraz mam dietę pudełkową. Też właśnie na takiej teraz jestem. Jak tam ci? A tobie? Denerwuje mnie, że za dużo jest słodkiego jedzenia, ja nie lubię słodkiego jedzenia. To samo. Ja mam, jak dostaję owsiankę, jestem jak... Nienawidzę owsianki. Ja też nie przepadam. I ciasta nie potrzebuję codziennie. Nie, od czasu do czasu? Nie, ja lubię upiec, ale jeść to niekoniecznie. Ja piekę to zajebiste ciasta, tylko że... Tak? No, ja bardzo dobrze robię. Także... A ty tort robisz na urodziny. Nie. Ktoś zdecydowanie lepszy ode mnie. Ale może zrobię ciasto na urodziny. Zobaczymy też może. Gdy będzie ciasto, to dam radę. Mówią mi do ucha, że bez ciasta mam się nie pokazywać. Bardzo dobrze. No dobrze, spróbujemy. Jeszcze jedna taka zasadnia rzecz, którą kiedyś powiedziałaś w rozmowie. Powiedziałaś kiedyś, że twoją misją jest rozśmieszać wszystkich. Że jak tylko jakby masz taką możliwość, to chcesz wszystkich rozśmieszać. Tak. Bo... Ale to nie sądzisz, że to jest trochę, trochę szalony pomysł, żeby być zawsze w gotowości do rozśmieszania wszystkich dookoła? Wiesz co... I tak i nie. Trochę schizofreniczny taki, trochę, że zawsze, tak. Wiesz, no jakby ja mówiłem, że ja nie jestem za zdrowy, ale ja uwielbiam widzieć i jeśli komuś potrafię wywołać uśmiech na twarzy, to jest dla mnie naprawdę takie, nie wiem jak to powiedzieć, dobra, po prostu przyjemne uczucie. Jeśli ktoś się uśmiechnie, zaśmieje z tego co powiem, lubię rozbawiać ludzi, poprawiać im humor. No ale tak jak rozmawialiśmy wcześniej, to może wtedy źle się określiłem, to nie jest mój jedyny cel. Moim też jest dla mnie ważnym aspektem, tak jak ci mówiłem, nie jestem aktywistą, nie potrafię się tak nazwać, ponieważ szanuję ogromnie aktywistów za to, co robią, za tą ciężką pracę, ale nie jestem też nieobojętny na to, co się dzieje. Jasne. I zawsze jak coś się dzieje istotnego, zawsze o tym mówię na Insta Stories, zawsze o tym mówię ogólnie w internecie. Wspieram jak tylko potrafię przez różne akcje no i jakby to rozśmieszanie to nie jest jedyny aspekt. Wiesz, bo myślę sobie, że jakby fajnie oczywiście, ja wiem, ja jestem stand-uperką, więc jakby wiem, że fajnie jest rozśmieszać ludzi, ale tak sobie myślę, że to jest bardzo trudna tak zwana praca emocjami, nie? Bo czasami masz zły humor, czasami, ja zawsze wspominam takie wydarzenie, kiedy moja babcia zmarła i miesiąc później miałam występ. I wiesz, i to jest taki moment, kiedy z jednej strony myślisz sobie, no kurwa, no nie chce mi się, nie? Rozśmieszać ludzi teraz, ale z drugiej strony, no praca, musisz wyjść i to zrobić. No niestety. I to jest taka trudność, nie? I tak boję się, wiesz, jak ty mówisz, takie zdanie pada, że chcesz rozśmieszać ludzi zawsze, to jest strasznie ciężkie, to musi być, wiesz, psychicznie trudne. No na pewno. Na pewno nie jest to najłatwiejsze zadanie. No dobrze, to nie podejmuj się go. Nie podejmuję. Dobrze. Mam nie robić stand-upów jak ty, żeby nie robić competition. Tu mnie akurat nie pokonasz. This is a challenge! Jak mi ktoś rzuca wyzwanie, to ja jestem bardzo... ty nie wiesz, co się dzieje, jak ja gram w Monopoly. Ja nie jestem tą samą sobą. A czy grasz w Scrabble? Nie. Kurwa, właśnie, bo szukam. Ale gram w Chińczyka. Cały czas. Online. Ja... Ludo Club. Jezu. Ja, to znaczy, ostatnio cały czas przegrywam, ale jestem. Ja jestem walnięty. Krew musi leć. Ja w ogóle nie znam się na takich rzeczach. Krótka przerwa, ostatnia już dzisiaj. Dobrze. Zrobimy sobie. Podczas której przypomnimy wam oczywiście o czymś bardzo ważnym, coś w życiu trzeba pamiętać. A za chwilkę do was wracamy. My, czyli Kacper Mrudor Mróz i jej perfekcyjność. To ja tutaj. O. Jesteśmy z powrotem. Pamiętajcie, żeby się badać, a ja chcę wam powiedzieć o innych rzeczach, a mianowicie o czymś, co wspólnie nas połączy. Yes! 9 kwietnia. Tak, widzimy się, słuchajcie, na Lip Sync Battle w Pop and Art w Łodzi. Nie mogę się doczekać, razem ja i Revox będziemy prowadzić dla was imprezę, a the best DJ of the night zostanie. Tak, właśnie, po raz pierwszy w życiu oficjalnie zostanę za DJ-ką. Tak więc. Naprawdę? Pierwszy raz w życiu. Oh my god. To jest moje, jakby wiesz, debut. Debut. Więc nie mogę się doczekać tego spotkania. Wpadajcie koniecznie do Łodzi, do Pop and Art. Wiem, że znajomi z Warszawy, którzy już zapowiedzieli, żeby przyjście do mnie śmiać. Tak? Więc... No my się będziemy śmiać z nich. No oczywiście, że tak. Bilety są jakieś do kupienia, z tego co wiem. Nawet nie wiem, gdzie tam to się kupuje. Ja nie wiem, ja po prostu występuję. Ja też nie wiem. Ja nie jestem od organizacyjnych spraw, ja jestem artystą. Przepraszam bardzo, ale są bilety do kupienia. I jeszcze jedna, oczywiście, raz jeszcze zapraszam was serdecznie, bo nie będzie później okazji, na urodziny, 6 urodziny programu Jej Perfekcyjność Zapraszana Drinka. W poniedziałek, 4 kwietnia, wszystkie szczegóły znajdziecie na
Facebooku wpadajcie, będzie Joanna Kołaczkowska jako nasz gość specjalny, wyjątkowy. O Jezu, i... nowy jest viral na TikToku z jej. Wiem, pupa, wiem. Pupa, nie, coś tam. O Jezu, jak się śmiałem. Pupę dam. A jak dzisiaj sobie zrobiłem, Patryk mi zakładał... O, bardzo dobrze, będą ludzie, widzisz tutaj. Patryk mi dzisiaj zakładał włosy, a ja sobie zrobiłem tak ze spodniami i mówię, Jezu, Patryk! Oplótł mnie wąż! A, oplótł cię wąż, ja wiem, on jest zjadliwy. Słuchaj, przychodziłeś tutaj, zastanawiałam się nad jedną rzeczą. Czy będziesz w roli, czy będziesz jednak sobą? Jak? A jak ty oceniasz? Ja mi się wydaje, że jestem sobą. Tak, też mi się tak wydaje, że nie wchodziłeś tak jakby za bardzo w tego internetowego... Bo niektórzy sobie tego nie zdają, że jednak to jest trochę inna postać niż jednak na naprawdę, no bo jednak nie jesteś cały czas... No pewnie, że tak. Wiadomo. Tylko, że wiesz co, ja staram się te smutne... Oczywiście, że mam takie momenty. Ja w ogóle 2022 rok w moim przypadku stanął pod znakiem jakiegoś bycia takim bardziej wrażliwym, emocjonalnym. Ja dwa lata poprzednie staram się... Kacper, nie możesz pokazać słabości. Okay. Zero łez, zero smutku. Teraz najmniejsze rzeczy mnie... Może nie doprowadzają do łez, ale czuję, że jakiś się taki stanąłem w tym roku bardziej emocjonalny, bardziej wrażliwy, bardziej czuły. Mm-hmm. A dwa poprzednie lata były takie... skała. Znaczy starałem się taki być. Jasne. Bardzo wszystko chowałem w sobie, a teraz tak jakoś bardziej się zrobiłem emocjonalny i... No, ale nie doprowadź mnie dzisiaj do łez. Nie planuję. Ja też tak mam, ale dlatego, że mam za niski testosteron, wiesz? I po prostu jak widzę dwa kotki jakieś takie rzeczy, od razu mi się pokręcę. Boże, moja koleżanka mi ostatnio powiedziała, że jest w ciąży. Ja się rozpłakałem, bo ja mam fazę na to, że chciałbym mieć dziecko. I naprawdę, ja chcę być bardzo rodzicem. O Boże, to jest moje marzenie i ja się prawie rozpłakałem. Ale właśnie dobrze, że ty mówisz. Moje kolejne pytanie brzmi, nigdy nie mówisz o swoich związkach. Bo nie istnieją! Jak to? Naprawdę. Nigdy? Nigdy nic. W gymnazjum? High school? Ja się nie wstydzę o tym powiedzieć, że I'm the motherfucking virgin. To jest akurat okej, ale to znaczy, że nie byłeś w związku z nikim. Nigdy nie byłem w związku. Bez buziaczków nigdy nie było żadnych? No było, ale to zawsze było, wiesz, takie... Co to znaczy? No... A, że po pijaczku? Tak. Nigdy nie były takie emocje... To się nie liczy? Zależy z kim. Z2 może były takie, które się liczyły. No widzisz. Ale... Dawno? Kiedy ten ostatni? Nie powiem. No powiedz. Nie powiem. W pandemii czy przed? Chyba właśnie w tej pandemii były te pandemii. Dwa. A oba? Mhm. Bo ja bardzo późno. Bardzo późno. Bardzo późno, ale wiesz co, ostatnio miałem takie myśli, że bardzo bym chciał znaleźć kogoś i tak się ustatkować. Mieć, zamieszkać. Wiesz, nie miałem takiej szalonej miłości typu, Jezu, jak mogę się z kimś spotkać, coś tam, wiesz, takiej szczeniackiej. Mm. Nie miałem w ogóle nic takiego, ale chciałbym na przykład tak, wiesz, wspólnie zamieszkać. Stare małżeństwo. Drzewo zasiać. Że razem siadać obok siebie, czytać książkę, ty jedną, on drugą, tak. Ona drugą. Nie umiem czytać, żart. No, serial 20 wtorek, oglądamy Jak Miłość, obowiązkowo. Tak, to jest wtorek. Nie wiem, nie pamiętam. Ja oglądałem Jak Miłość 5 lat temu już. Czyli, aha, no ale to z drugiej strony... No tak, bo musisz, skoro mówisz o dziecku, no to musisz w tą stronę iść, no bo to inaczej. Ale no, ostatnio tak myślałem, no tak jak ci mówiłem wcześniej, zostałem się jakoś taki bardziej emocjonalny, taki bardziej, nie wiem, trochę wrażliwy, ale to też nie jest tak, mi jest ciężko mówić o tym. No jest mi ciężko o tym mówić, bo ja, zwłaszcza też jak ja wyglądam, no. Bo to jednak mam cały czas z tyłu głowy, że... Mało prawdopodobne jest to, że się komuś spodobam fizycznie. I to nie jest takie, że oh my god, nie, no jestem zakompleksiony, też, no. Coś tam, nie, ja coś, rozumiem. Tam, coś tam, coś tam, no. Tylko ja myślę o tym logicznie. Ludzie mają różne gusta, naprawdę niestety. Ja wiem, że to jest dziwne, ja też mnie czasami dziwi, jak ktoś podchodzi do mnie i próbuje mnie poderwać, bo uważa, że jestem atrakcyjną fizycznie osobą. A właśnie, ja w takich momentach myślę, że sobie ktoś zrobi ze mnie żarty. Tak, bo to też może zdarzyć też rzeczywiście, życie jest niesprawiedliwe, ale... No i jestem uważny w tym i no też wiesz, też chciałbym kogoś znaleźć, kto by akceptował to, co robię, jak pracuję. A właśnie, widzisz, kolejne moje pytanie. Czy bycie grubym TikTokerem pomaga, czy przeszkadza w szukaniu miłości? Na pewno przeszkadza. O Jezu, potrójnie niż jak się jest normalnym TikTokerem. A nie pomaga w tym sensie, że teoretycznie mógłbyś korzystać z jakichś okazji takich jednonocnych?
Nie skorzystałbym. Wiem, że to brzmi nierealnie, ale nie skorzystałbym. Dlaczego? Kiedyś myślałem nad tym, żebym pewnie... Jeszcze z rok temu, jakbyś mnie zapytał, to bym pewnie powiedział, że pewnie. Ale teraz raczej ważny jest dla mnie aspekt ten emocjonalny. Ważny jest dla mnie aspekt, jak jest człowiek. Ja uwielbiam osoby inteligentne, uwielbiam osoby, z którymi mogę o czymś porozmawiać. Przestań mnie podrywać. Wiesz co, nie mam dzisiaj okularów, więc możesz tak to nazwać. Ale wiesz co, wiesz, były osoby, w które mi się podobały. Jasne, no domyślam były się. Osoby, które... Byłoby dziwne, gdyby tak nie było, no. Ale miałem taki etap w swoim życiu, że myślałem, że jestem osobą aseksualną, że nikt mi się w życiu spodoba. Potem mi się odmieniło. Potem aż za dość. Ale były sytuacje, w których miałem złamane serce, bo wydawało mi się, że mam jakieś relacje, jednak okazywało się, że jednak to chyba nie będzie to. Ale mam twardą skórę i wiesz, idę dalej. Ekstra to! To akurat prawda. No dobra, mówisz o dziecku, to jeszcze jedną rzecz chcę się zapytać na sam koniec. Imię dla dziecka? Nie. Domestos albo Nefertiti. Nie przejdzie. Ja to załatwię. No ja mam nadzieję. Co innego, jesteś jeszcze młodą osobą oczywiście, ale takie pytanie ci zadam, no bo jesteś jednak twórcą, w sensie osobą, która coś tworzy. Co chciałbyś zostawić po sobie? Co chciałbym zostawić po sobie? Myślę, że tak jak rozmawialiśmy wcześniej, chciałbym, żeby Mundur Mood stał się marką. Chciałbym, żeby to był brand, którym się ludziom kojarzy właśnie... Ale marką modową właśnie, czy...? Ogólnie. Okej. Nie chciałbym, żeby to było Mundur Mood Fashion itp. itd. Że, wiesz, tak jak słyszysz Cher i widzisz to od razu, cekiny, występy, tak. Grę aktorską, wszystko. Tak. Słyszysz Michael Jackson, to samo. Może nie na taką skalę, nigdy w życiu pewnie, ale... Ale chciałbym, żeby w Polsce, no w Polsce mam przykład Dody, nie? No tak, powiedzmy. No. Doda, piosenkarka, aktorka, reżyserka i itd. Ja chciałbym się na wielu szczeblach sprawdzić. Ale też jest górniak, piosenkarka, wokalistka, guru. Wykładowca angielskiego. Tak, też? Hello, win. Nie, ja wolał coś innego, bo jak uczyła, że się mówi Facebook. Facebook. Instagram. Love it. To było tylko Kowalskiego. Oczywiście. Uwielbiam Medycę Górniak, a najbardziej wszystkie opowieści o smokach. Tych, z którymi rozmawia z kosmosu? Tylko z kosmosu? Myślisz, tam na dole też zaglądała. Hej! Wszędzie, no hell, o win. Hell win. Zajrzała. Wiesz, ona tak mówi, że nie, a odwraca uwagę od wszystkiego. Mnie się przebiera za szmerteczkę w Halloween. Dobra, Boże, przegięliśmy. Czy będzie gościć u mnie na moich urodzinach? Musicie zobaczyć. Jezu, ja tak przychodzę, oh my god, Miss Edith Gurniak, Ella. Ona... Zabije cię wzrokiem. Bazyliszek. No, rozsieje bazylię chyba. Wiesz co, no, o Jezu, ja nie wiem, o czym my rozmawialiśmy. Co chcesz zostawić po sobie? Co chciałbym zostawić po sobie? Dziecko, rozumiem, ale co poza tym? Dziecko. Markę. Markę. No, żeby jakbym, chciałbym stać się jakimś takim symbolem czegoś. Właśnie tego symbolem bycia plus size. Bo wiesz, osoba wyglądająca tak jak ja, mogłaby pomyśleć, w życiu nie osiągnę tego. Ja w życiu nie pomyślałbym, że będę w kampanii modowej, będę na billboard. Może teraz będę wymieniać billboardy, plakaty i te sprawy. Billboard. Billboard. Ale wiesz, ja o tym marzyłem. Ja od dziecka marzyłem o tym, żeby być gwiazdą. Wiesz, ja od małego ćwiczyłem swój podpis na autografę. Naprawdę. To śmieszne akurat. Tak było. Ponieważ ja od zawsze chciałem być gwiazdą i mi się wydawało to nierealne, że ja pojawię się na czymś takim. Wiesz, moim celem teraz na przykład jest, bardzo bym chciał pójść na przykład kiedyś w pokazie modowym. Bo wymień mi modela plus size. Nie, ja w ogóle nie znam. Masz rację, no właśnie, że ale wydaje mi się, że nawet osoba, która wiesz, to by tak powiedziała, kurde, a ja bym na przykład chciał, wiesz, jakiś synonim takiej modela plus size. Chciałbym zagrać gdzieś w filmie. Wiesz, aktorsko się sprawdzi. I chciałbym, żeby tak zapamiętać się w tej popkulturze, w takim ogólnym mainstreamie po prostu.
Słuchaj, no nie pozostaje nic innego, jak tobie tego życzyć właśnie. Thank you so much. Bo czemu nie? Musimy kończyć. Mi się bardzo dobrze gadało. Ja, tak szybko mija, nie? Bardzo szybko. Ja nie bym wiem. Sobie jeszcze pogadał o czymś. Jeszcze pogadamy sobie. Jeszcze mamy, wiesz, troszeczkę tutaj Martini, Bianco. Bancalo. Thank you, Miss Edyta. Ja też bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja już mówiłem wcześniej, że ja byłem fanem programu, wszystkie odcinki. No dobra, przesadziłem, bo trochę... Na pewno nie, ale z raguskami uwielbiam odcinki. Mm. Z jedną tak mniej, nie będę mówić z którą. Nie mówmy. Ja serdecznie zapraszam Cię na urodziny, Was wszystkich też. Dzięki za wizytę, moim i Waszym gościem był dzisiaj Kacper Cruz, Mudor Mood. Thank you so much. Nie wiadomo. Kto wie, kto jak chce. Ja oczywiście chcę przede wszystkim podziękować Wam, moim patronom, patronkom, którzy wspieracie mnie nie tylko, jeżeli chodzi o ten program, ale w ogóle. Pamiętajcie, że to jest bardzo prosta metoda na to, żeby wesprzeć osoby, które jakoś tam lubicie, popieracie, wspieracie. To jest lista tych, dzięki Wam którzy... dzisiaj. Tak, to trochę prawda, to trochę prawda. Alkohol dzięki Wam. Bez tego nie byłoby programu. To jest lista osób, które już mnie wspierają, słuchajcie. A jeżeli Wy chcecie do nich dołączyć, to oczywiście patronite.pl/jejperfekcyjność. Bardzo prosty adres. patronite.pl/jejperfekcyjność. No, zróbcie to, warto. Koniecznie, bo program się rozwija coraz bardziej i. Jest różowy dywanik piękny. Ja na wejściu już, wiesz co powiedziałem? Dywan. Ja, z moich tutaj, o. Wiesz, że jak wyjdziesz, to jego już nie będzie? Nie, tu będą zaraz go chować. Aha, myślisz, że ktoś. Powodzenia. Słuchajcie, widzimy się na żywo oczywiście za tydzień, we wtorek o 22:00. Wcześniej w poniedziałek nagrywka programu specjalnego odcinka urodzinowego. Dołączcie do nas. Ja się nazywam Jej Perfekcyjność i chyba coś jeszcze muszę powiedzieć? Zostańmy w milczeniu. Milczenie złotem. Pozdrawiam Was serdecznie, to był program Jej Perfekcyjność. Zapraszam na drinka. Kurwa, to mnie pada od pół godziny.